bardzo dobre przyjęcie. Chłopaki mieli oczywiście kilka serii jakichś tam błędów, ale ogólnie trzymali przyjęcie bardzo stabilnie i można było w miarę ten mecz dzisiaj może nie kontrolować, bo oczywiście wynik był dzisiaj też na styku, ale można było grać, nie to, że bezpośrednio traciliśmy punkt. To jakie wnioski dzisiaj po meczu przed Rosją? Żadnych jeszcze. Ten mecz muszą się najpierw zastanowić. My musimy jeszcze zjeść na razie, odpocząć i Rosja dopiero jutro. Okay. Jest ciekawe, że mieliście lepszy atak po negatywnym przyjęciu. Gdzieś tam to chyba ta tendencja się... Czasem tak bywa, siatkówka jest dziwnym sportem, a procenty tym jest. To jest największe kłamstwo, jakie widziałem w siatkówce.